Znajdujemy się w przestrzeni wystawy Ewy Blum-Kwiatkowskiej, Auto da Fe. Wystawy, która w jakiś sposób podsumowuje ostatnie kilkanaście lat jej drogi twórczej, ale nie jest retrospektywą. No i można w tej wystawie wyróżnić takie główne nurty czy wątki zainteresowań artystki. Jednym z nich jest przemoc obrazów medialnych, która sączy się do nas z ekranów komputerów i z ekranów telewizora. No, przede wszystkim to, co artystkę interesuje, to są obrazy telewizorowe, telewizyjne. No i te obrazy przetwarza ona w obrazy malarskie, w obrazy, które są niemalże ascetyczne, bardzo, bardzo minimalistyczne, bardzo takie spokojne na pierwszy rzut oka, zdawać by się mogło, dające właściwie wytchnienie nawet wzrokowi, ale jak bliżej im się przyjrzeć, to te obrazy niosą ze sobą bardzo wiele niepokoju, takiego przekazywanego właściwie podprogowo, i jak tym obrazom niezwykle starannie malowanym przyjrzeć się, to okazuje się, że na przykład przedstawiają stosy czaszek, albo że przedstawiają jakieś takie dziwne, ucięte widoki. No i jak się okazuje, jak się wczytać w wypowiedzi artystki, są to obrazy, które pochodzą na przykład z filmu dokumentalnego pokazującego pochód nazistów. Młodzi ludzie w mundurach formują rozmaite geometryczne formy, na przykład swastyki, i niosą pochodnie. I te płonące pochodnie tworzą takie właśnie rozświetlone obrazy, które artystka maluje. I właściwie to, co znajduje się na obrazach pokazywanych na wystawie, znajduje swoje takie pogłębienie i wyjaśnienie w filmie, który na wystawie pokazany jest w formie projekcji. Ta projekcja nazywa się Punktum, świadomość wzrokowa. Robi ona niezwykłe wrażenie, bo artystka, drobna kobieta z flagą w ręku, pozuje na tle właśnie tych kadrów z tymi wędrującymi, rozentuzjazmowanymi zwolennikami faszyzmu, i ona w pewnym momencie, w pewnych kadrach tego filmu zaczyna te dokumentalne obrazy zamalowywać farbą. Jakby to jest też taki traktat o sile sztuki i sile malarstwa. Czy my jesteśmy w stanie, po pierwsze, jakoś zareagować na zło, które sączy się w postaci obrazów medialnych? Artystka zadaje takie bardzo uniwersalne pytania. I czy sztuka może jakoś zaradzić, coś zrobić takiego, żeby te obrazy może nie zneutralizować, ale żeby po prostu postawić nam je przed oczami, żebyśmy sobie uświadomili, co to są za obrazy, żebyśmy nie tkwili w takiej śpiączce poznawczej. I artystka przywołuje tutaj w filmie Punktum świadomość wzrokowa fragmenty z teorii widzenia Władysława Strzemińskiego. Ponieważ Ewa Blum-Kwiatkowska studiowała w Łodzi, to wcześniej zapoznała się z teorią widzenia patrona Akademii Łódzkiej. No i ten traktat wywarł na nią wielkie wrażenie i właśnie między innymi on był jedną z inspiracji do właśnie jej badań związanych z obrazami medialnymi, właśnie z obrazami zła, które bynajmniej nie są neutralne. Znajdujemy się teraz obok pracy Shame. Shame oznacza po angielsku po prostu wstyd. Jest to jedna z najnowszych prac artystki z 2019 roku. No i jak Państwo widzą, jest to praca inna od malarstwa, bardzo specyficzna. Jest to obiekt biżuteryjny, tak naprawdę jest to po prostu różaniec, ale ułożony na kobiecej głowie w formę, no, dość brutalną, w formę kagańca, czyli w formę, której raczej ludzie nie noszą, natomiast którą nakłada się zwierzętom, żeby pohamować ich skłonność do gryzienia na przykład, czy szczekania, jakichś agresywnych zachowań. No i ta praca, której dalszym ciągiem są również te dzieła, które wiszą na ścianie, są to rysunki, są to zdjęcia modelki właśnie w tym obiekcie biżuteryjnym.
Innym. Ona porusza kolejny wątek, który bardzo wyraźnie zaznacza się na wystawie Ewy Blum-Kwiatkowskiej, mianowicie wątek feministyczny, związany z kobietami, z rolą kobiet w społeczeństwie, ale też związany po prostu z taką przemocą kulturową w stosunku do akurat do kobiet, to artystka interesuje w naszej kulturze. No i oczywiście no, na takim poziomie bezpośredniej, literalnej interpretacji, oczywiście łatwo jest tą pracę zinterpretować. Otóż no, jest to jednocześnie obiekt biżuteryjny, piękny, który zdobi, ale z drugiej strony właśnie, który hamuje ekspresję, agresję, nie pozwala na otworzenie ust, czyli no, bardzo łatwo jest określić jego takie znaczenie krytyczne w stosunku do kultury, czyli że kultura, no, nakazując kobietom zdobienie się, jednocześnie działa hamująco na ich rozwój, na ich ekspresję. I oczywiście, że takie, no, to łatwe do odczytania znaczenie jest ważne, ale ważne jest też również takie znaczenie ogólniejsze, które wiąże się z zainteresowaniem artystki tym, które przejawiało się w omawianej przeze mnie już serii obrazów i filmu Punktum, czyli zainteresowanie artystki właśnie tą taką przemocą kulturową. Artystka jest naprawdę bardzo, bardzo wyczulona na takie akty niewolenia po prostu jednostek poprzez przemoc systemową i właśnie w tym wcieleniu feministycznym jest to taka przemoc niesiona przez kulturę patriarchalną, czy w ogóle przez taką naszą kulturę przejawiająca się nawet w jakichś no, niewidzialnych, takich zupełnie już wcielonych przez nas, uważanych za jakieś no, naturalne, wynikające z naturalnych różnicy płci przekonania, że na przykład kobiety to muszą być piękne, a nie mężczyźni. Tymczasem przecież w dawnych czasach to bardziej mężczyźni się stroili. Czy jak spojrzeć na świat biologiczny, to samce są bardziej wystrojone w piórka, na przykład ptaki, aniżeli samiczki. No ale abstrahując już od wątków biologicznych, chcę też zwrócić uwagę na inne prace, które należą do tego wątku. Mianowicie jest to praca, która dała również tytuł całej wystawie, Autodafé, i nosi ona także pod tytuł Cobro Autoidentyfikacja. I jest to wideo w formie dużej projekcji, w której jest pokazany taki w bardzo dużym zbliżeniu po prostu proces powstawania tatuażu. Artystka wytatuowała sobie na przedramieniu wizerunek jednej z legendarnych prac Katarzyny Kobro. Katarzyny Kobro, znakomitej artystki pierwszej awangardy z pochodzenia Rosjanki, która była żoną Władysława Strzemińskiego i która właściwie dla historii sztuki po bardzo tragicznym życiu, potem śmierci, potem no, była zapomniana, ale została odkryta dopiero około 20 lat temu. I momentalnie stała się wtedy szalenie ważną postacią dla polskiego pola sztuki, dla w ogóle no, polskiej historii sztuki i również dla sztuki łódzkiej. I Ewa Blum-Kwiatkowska, przypominając o Kobro i tatuując sobie wizerunek jej kompozycji wiszącej, dokonuje takiego jakby symbolicznego aktu, takiego przyznania się do tego kobiecego dziedzictwa, można powiedzieć. Przyznania się do Kobro, ale też ponieważ przyjmuje ten wizerunek jakby na swoje ciało, to swoje, nie jakby, tylko naprawdę, to jednocześnie jakby, przynajmniej ja mam takie intuicyjne wrażenie, że tą Kobro jakby tak chciała również przytulić i właśnie pokazać, że w sztuce istnieje taka bardzo silna, a jeszcze mało przez nas znana linia kobieca, kobiet artystek, które jakby dziedziczą po sobie, bo zazwyczaj jak się mówi o historii sztuki, to mówi się o męskich bohaterach, o geniuszu. Tymczasem okazuje się, że taka Kobro była ważniejsza tak naprawdę teraz zdaniem historyków sztuki, ważniejsza, no albo równie ważna przynajmniej od Władysława Strzemińskiego, a była bardzo długo w jego cieniu. No i jeszcze jeśli mowa o takich pracach o dźwięku kobiecym, takim bezpośrednio feministycznym, to pragnę zwrócić Państwa uwagę na taką bardzo ciekawą realizację, która nazywa się Blood, Sweat and Tears, czyli krew, pot i łzy. I jest to realizacja,
która polega na tym, że artystka we współpracy ze specjalistami z Zakładu Chemii Organicznej z Politechniki Łódzkiej stworzyła perfumy. No i te perfumy są na wystawie. Można ich popróbować, ale proszę uważać, bo to są bardzo specyficzne perfumy. No perfumy, jak sobie wyobrażamy, mamy takie skojarzenia, od razu towar luksusowy, piękna, designerska buteleczka, drogie, jak się takimi starannie dobranymi perfumami spryskamy, no to po prostu od razu uzyskujemy lepsze samopoczucie i wyższy status społeczny, bo nie wszystkich na perfumy stać. No a te perfumy artystka zrobiła z autentycznego potu kobiecego i są one zainspirowane sytuacją robotnic łódzkich, które artystka poznała jako studentka, będąc na praktykach w jednej z fabryk łódzkich, właśnie czuła taki wszędzie dookoła siebie, wśród łódzkich włókniarek w fabryce włókienniczej, właśnie taki zapach potu, takich zmęczonych kobiet, które nawet nie miały w tej fabryce gdzie się umyć, takiego zastarzałego nawet, niezbyt przyjemny zapach, ale zapach, który jest biologiczny, który jest wydzieliną naszych ciał, więc ta praca, te perfumy są no, takim rodzajem wariacji na temat tego potu. Zawierają w sobie nuty właśnie takie bardzo nieprzyjemne, odnoszące się do takiego utyranego, zmęczonego pracą ciała kobiecego, ale z drugiej strony mają też w sobie nuty kwiatowe, przyjemne. Więc jest to praca, która mówi, jakby zadaje nam pytanie, po pierwsze, co jest piękne, co jest przyjemne, co nam daje właśnie poczucie, znaczy właściwie nie, chciałam powiedzieć, skąd się bierze luksus właśnie, że artystka przypomina nam, że luksus ufundowany jest na ciężkiej pracy po prostu ludzi, których nie widać w tej buteleczce perfum, a ona właśnie takich ludzi, którzy ciężko pracują na to, żeby innym ludziom było dobrze, przypomina i zwłaszcza zwraca szczególną uwagę na kobiet. W centralnej przestrzeni wystawy znajduje się bardzo ciekawa praca, którą dobrze jest oglądać z bliska i która jest takim zwornikiem tej wystawy. Ona właśnie znajduje się symbolicznie w centrum i fizycznie w centrum, także ona wyznacza wszystkie sensy tej wystawy i zbiera w sobie, bo jest to makieta pokazująca takie miniaturowe rzeźbki, wśród nich także spacerują ludzie. Makieta znajduje się na planie miasta, jest to fragment Śródmieścia Łodzi i makieta odnosi się do akcji artystycznej, która zaistniała naprawdę. W 1989 roku Ewa Blum-Kwiatkowska uczestniczyła w wydarzeniu artystycznym łódzkiego undergroundu, niezależnego środowiska artystycznego. To wydarzenie nazywało się Himmel über Stadt, które po polsku nazywa się Dymy nad miastem. No i była to prezentacja dorobku różnych artystów i Ewa wtedy niedługo po studiach pokazała swoje monumentalne rzeźby. Rzeźby, które były nawiązaniem do form architektonicznych III Rzeszy. Czyli widzą Państwo, że tutaj pojawiają się właśnie te jej, że tak powiem, obsesje, ale właśnie te główne wątki zainteresowań. Więc jest właśnie architektura III Rzeszy i są to takie cytaty z dzieł architektonicznych głównego architektura III Rzeszy, Alberta Speyra. Są tu takie motywy jakby łuków triumfalnych, jakichś takich arkad, obelisków, pomników. Jest nawet taka bardzo uogólniona postać ludzka leżąca. Jest to odniesienie właśnie do takiego sarkofagu, tego Alberta Speyra. No ale to wszystko nie jest takie ładne i wesołe, jakby się zdawać mogło, ponieważ no, to ta makieta przedstawia te obiekty tak, jak one istniały, kiedy artystka je ustawiła w Łodzi. Ale ona je spaliła i to była akcja artystyczna. Za mną widać teraz cykl zdjęć, które stanowią dokumentację z tej akcji. No i artystka spaliła te rzeźby w akcie takiego zerwania z wczesnym etapem swojej twórczości, ale też w akcie takiego protestu, jakby żeby zwrócić uwagę na to, czym ona się zajmuje, a już wtedy we wczesnej twórczości, jak Państwo widzą, artystka interesowała się właśnie tą sztuką
propagandową, sztuką przemocy. Architektura III Rzeszy, którą ona cytuje, to jest właśnie taka architektura monumentalna, mówiąca o panowaniu, o zwycięstwie. To jest taka sztuka panów, którzy chcą twardą ręką cały świat trzymać pod swoją władzą. No i dramatyczny akt spalenia tych rzeźb został zarejestrowany na zdjęciach czy na filmie, ale nie przyniósł takiego oddźwięku, o jakim artystka myślała, bo właściwie nie istniał on w annałach polskiej historii sztuki. Dopiero kilkanaście lat temu, gdy sama Ewa Blum-Kwiatkowska powróciła do twórczości na polu sztuk wizualnych, to zaczęła sama tak naprawdę o tym przypominać i nagle okazało się, że to był strasznie ważny akt, że to było bardzo ważne działanie takie na zakończenie okresu kontrkultury w polskiej sztuce, takiej sztuki właśnie subkulturowej, punkowej, która działa się jeszcze w latach 80. i która bardzo często podejmowała właśnie ten temat ważny przecież za czasów PRL-u, czyli właśnie takiej sztuki propagandowej, takiej niosącej ze sobą właśnie wiele symboli, mających znaczenie takie opresyjne, takie właśnie niosące w sobie taką przemoc wizualną. No i mogą Państwo właśnie w tej makiecie przypomnieć sobie o tej pracy Ewy Blum-Kwiatkowskiej. Jak mówię, ona zawiera w sobie wszystkie interesujące artystkę wątki, ponieważ jest tu właśnie to nawiązanie do historii, są tu obrazy przemocy, ale jest tutaj też mowa o sytuacji artystek pośrednio. Teraz bardziej poprzez przypomnienie sobie o drodze artystycznej Ewy Blum-Kwiatkowskiej, bo właśnie jak mówiłam, ta prasa została przemilczana, mimo że wielu świadków ze środowiska artystycznego ją widziało, w tym krytyków sztuki, historyków sztuki, niemniej nie uznali tego za ważne, a dopiero teraz okazuje się, że to był jeden z ważnych aktów polskiej sztuki lat 80. kończącej się tej dekady.